Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na filmie chciałbym Wam pokazać karty z ekskluzywnych kolekcji, które mam na wydanie. Postanowiłem odpuścić takie oto karty, czyli z koszulkami z różnych kolekcji, z autografami. Jak wiadomo, skupiłem się na popularnych kolekcjach, które są dostępne u nas w sklepach. Za dużo po prostu jest tego zbierania, nie ma możliwości skompletowania tych kolekcji w całości. Więc po prostu no, te karty i tak leżą mi. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany którąś z tych kart, które pokażę na filmie, dzisiaj jest pierwszy odcinek. Mam troszeczkę tego więcej, ale chciałbym to po prostu y, troszeczkę rozplantować, tak żeby nie było wszystko na jednym filmie, żebyście mogli na spokojnie. Obejrzeć wszystko, zdecydować się, zostawiam sobie y, tylko karty Milanu ze specjalnych, ekskluzywnych kolekcji i ewentualnie jakichś tam zawodników, którzy y, dla mnie coś tam więcej znaczą. Tak więc moi drodzy, zaczynamy może tutaj od kart z showcase'a 15-16. Mam tutaj dzisiaj na odcinku trzy takie karty: Patrick Herman z Borusi, München Gladbach jego autograf. Karta nie jest limitowana. Zwykły autograf jest to. Dalej mamy tutaj Torgan Hazard, czyli brat Edina. Również Borussia Mönchengladbach. Uwe Zeller, czyli gwiazda dawnych lat reprezentacji Niemiec. Następnie mamy tutaj dużo kart Selecta. Koszulka Miguel Lajun z Meksyku. Następnie Ezekiel Garay i Marcos Rojo. Jest to karta limitowana do 149. Tutaj do 100. 99 Następnie Jasper Cillisen, Holandia. Tutaj jest limit do 99. Tutaj mamy autograf Michaela Artety. Coś jakaś karta Stopsa. Angielska liga. Dalej. Guerrillo, limit do 199. Diego koszta to jest zwykła karta bez numeru. Dalej. Marco Royce, reprezentant Niemiec, Chabi Alonso, Hiszpania, Garaj i Rojo, czyli tak jak wcześniej tutaj było, tylko tutaj są dwie białe koszulki, limit do 199, Blind limit do 199 robinio limit do 149 autograf Rui Patricio sto, na 125 numer 8 Arjen Robben do 99 Andrea Ranokia do 99%. Z Black Golda mam tutaj, to są akurat karty bazowe, tak one wyglądają. Carlos Tevez. Są to takie dość grube karty, jak pamiętacie, jak otwierałem. Sebastian Larsson. Kevin De Bruyne tutaj jest limit do 99 autograf Tobin Head Amerykanki Selecta Thomas Vermalen do 199 Fabian Szar do 149 i ostatnia karta dzisiejszego odcinka: Joyce Altidor i tu jest limit do 199. Tak więc, moi drodzy, do wyboru, do koloru. Ktoś czymś zainteresowany, to piszcie. Będą kolejne odcinki z kolejnymi takimi ekskluzywnymi kolekcjami. Tak, jak mówię, odpuszczam to. Skupiam się tylko na kolekcjach zwykłych, które są dostępne w każdym kraju, tak jak i u nas w każdym sklepie praktycznie. Tak więc dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.